Był rok 1945. Właśnie skończyła się wojna. Dla jednych już polskie, ale jednak ciągle nieznane, tak zwane ziemie odzyskane, były obietnicą lepszego życia. Przyjeżdżali więc tu z najdalszych zakątków Polski, jej dawnych rubieży i z miejsc, w których nie chcieli i nie mogli zostać. Dla innych ta obca ziemia, na którą wywieziono ich w czasie wojny na roboty przymusowe, czasem jeszcze jako dzieci, właśnie stawała się Polską, choć dookoła słychać było jeszcze język niemiecki, a pierwsi osadnicy często dzielili mieszkania z Niemcami. I choć na tych terenach właściwie nie było śladów wojny, to pierwszy pionierski etap dla Polaków był niezwykle trudny. Codzienne życie w przełomowym momencie historycznym i dla Polaków i dla Niemców toczyło się w cieniu wielkiej polityki, o czym zwykli ludzie nie mieli pojęcia. I choć od tamtych zdarzeń minęło bez mała 75 lat, to wiele faktów i relacji nie jest powszechnie znanych. Między innymi te dotyczące pomocy, jakiej udzielali Polacy niemieckiemu pisarzowi nobliście Gerardowi Hauptmannowi, który mieszkał w Aknetendorfie, dzisiejszym Jagniątkowie. Ci Polacy to Wojciech Tabaka, Zdzisław i Tamara Straszakowie, Irena Matczak, profesor Stanisław Lorenc, Bogdan Ginter, Stanisław Czepurkowski, Franciszek Ćwikowski, Stefan Górka, Witold Cywiński, Stefan Sobieraj i Henryk Bany. Im właśnie poświęcony jest ten film. Dziadek był w obozie gdzieś tam, nie wiem nawet, ale w każdym bądź razie przyjechał tutaj, ponieważ on w wojsku pełnił funkcję sztabowca, więc po tej szkole wojskowej to on umiał pisać, czytać i to jeszcze jak ładnie pisał, bardzo ładne pismo miał i bardzo ładnie pisał. No to zrobili go, bo kto tu był? No nikogo nie było. Także ich tu było 29 chyba na początku. I zaczęli dopiero organizować to wszystko. Też się opowiadał, jak to był maj 45 roku, czyli tuż jak się wojna skończyła, on tutaj przyjechał. I w sumie to był chyba jedynym człowiekiem, który umiał pisać i wiedzieć, co się w ogóle dzieje. Także ja już tych rzeczy nie widziałam i nie pamiętam, bo teścia swego poznałam to dosyć późno. I opowiadał, jak on przejmował władzę od tego burmistrza. Jak cały rynek jeleniogórski był obstawiony w oknach żołnierzami, właściwie rosyjskimi, i pilnowali, żeby się nic nie stało, bo tutaj tych żołnierzy Wehrmachtu to były podobno ogromne ilości. Oni wszyscy, jak się wojna skończyła, wszyscy wiali do tych Niemiec. Zofia Zator jest jedną z najstarszych mieszkanek Cieplic. Jej rodzice w czasie wojny zostali zesłani na przymusowe roboty do Bad Warbrum koło Hirschbergu. Mała Zosia wkrótce do nich dołączyła. Jej rodzice pracowali w majątku Szawgoczów. Tu zastał rodzinę koniec wojny. Mała dziewczynka, ubrana w ludowy krakowski strój, witała starostę Wojciecha Tabakę, który przyjechał do Cieplic mianować pierwsze polskie władze miasta. Było umówione, że pan Tabaka przyjedzie. No i wyszliśmy wszyscy, cała grupa, ile nas tu, około 50 osób, na Plac Piastowski, czekaliśmy na auto. Ja byłam po krakowsku ubrana i bukiet biało-czerwonych goździków miałam, a druga Zosia miała chleb i sól. No długo nie nadjeżdżał, z wielkim opóźnieniem przyjechał pierwszy komendant, Franciszek Giemza, i przyjechał też Wojciech Tabaka. Rozglądali się, a w ogóle pierwszy starosta Wojciech Tabaka był zdziwiony, że tu już krakowianka jest. Znajomość rodziny pani Zofii z Tabakami szybko przerodziła się w serdeczne relacje, które utrzymywane są do dziś z krewnymi pierwszego starosty. Pan Tabaka miał pochodzenie, to był patriota, służył w Kopie na pograniczu rosyjskim, więc oni takich ludzi nie lubili z dawniejszych granic. No i on miał bardzo duże kłopoty, był okres, że pracy nie miał w Polsce.
człowieku. To jest Wojciech Tabaka, starosta. No niestety jego nie poznałem, ale to jest człowiek, który ten portret i ten człowiek wzbudzał we mnie od razu, od początku do końca wielki szacunek, ponieważ to jest człowiek, który miał to, co niewielu miało wtedy i dzisiaj też nie. On miał dar perspektywicznego myślenia. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku znanemu polskiemu reżyserowi filmów dokumentalnych i scenarzyście Robertowi Stando NRD-owska wytwórnia filmowa zaproponowała współudział w produkcji filmu dokumentalnego poświęconego Gerardowi Hauptmannowi pod tytułem Hauptmann Transport. Reżyser z ochotą podjął się zadania, tym większą, że już podczas realizacji filmu docierał do świadków, relacji i dokumentów, które rzucały nowe światło na sprawę ostatnich dni noblisty i politycznych rozgrywek już po śmierci pisarza. Okazało się jednak, że rzetelny, dobrze udokumentowany materiał, a nawet wypowiedzi świadków tamtych dni nie bardzo pasowały do NRD-owskiej narracji i duża część zdjęć nie została przez niemieckich realizatorów wykorzystana. A ja miałem reżyserować część polską, która dotyczyła polskiego, to znaczy tej części, gdzie Hauptmann i polskie władze w jakiś tam sposób miał jakiś wzajemny stosunek do siebie i o coś tam chodziło. Zależało mi na tym, żeby mieć fakt zaistniały, pierwszy wywiad z człowiekiem, który rozmawia z laureatem Nagrody Nobla i ta jego pierwszyzna była dla mnie, no miała olbrzymią wartość. Ale jeżeli chodzi generalnie o Krzeniewskiego, no to, co ja usiłowałem zrekonstruować, to miał być troszeczkę charakter Hauptmana. Na czym charakter polegał? Otóż przyjeżdża człowiek Willisem. Dziennikarz Polskiej Agencji tak, z Łodzi. Tak, tak, przyjeżdża wieczorem do Jagniątkowa. A tutaj pielęgniarz mówi, że pan Hauptmann może go przyjąć dopiero nad ranem. Nie ma żadnego hotelu, nic i on nocuje w otwartym Willisie, czekając rano, żeby zostać przyjętym przez Hauptmana. To znaczy, tutaj jak gdyby Hauptmann nie zdawał sobie sprawy, że tu jest dziennikarz, który będzie to wszystko opisywał, no bo człowiek, który marznie w Willisie całą noc, potem przyjdzie i ma być do niego życzliwie ustosunkowany, to aż trudno sobie wyobrazić. To jest, przypomnijmy, koniec maja lub początek czerwca 1945 roku. Tak, to jest i on marznie. I on zmarznięty przychodzi, tak powiem, żeby przeprowadzać wywiad. I to, że on jednak w jakiś tam sposób się nie dał unieść emocjom, no to jest właśnie też taka dobra cecha części polskiego społeczeństwa, że potrafi wybaczyć i nie mścić się. Okazuje się, że wymowa tego nie odpowiadała i koniec, ani jednym, ani drugim. I ja zostałem przy swoich chęciach i wkurzony maksymalnie, że mi taką rzecz wyrzucili. No ale takie jest życie. Jeżeli Lorenz mówi, że ma zdjęcie z dedykacją Hauptmana, że dziękuję mu za pomoc i pokazuje to zdjęcie z dedykacją i oni tego nie puszczają. No to jest ważny dokument. Przepraszam bardzo. To co to ma wspólnego z przyjaźnią głoszoną przez NRD? To się postanowiłeś wtedy, że ten Lorenz nie może przepaść i w swoim filmie... Ale oczywiście. Lorenz i Grzędzielski. Grzędzielskiego nie obroniłem, Lorenza obroniłem na całe szczęście. I go wykorzystałem w jednym filmie i potem jeszcze w drugim filmie. Także Lorenz to było dla mnie wielkie zjawisko. Pojechałem do jego willi, do Agretendorfu. Zauważyłem, że od razu wjeżdżając, że ogród jest w doskonałym stanie, bardzo zadbany. Zapukałem, zadzwoniłem do willi Gerharda Hauptmana. Otworzył mi człowiek w średnim wieku, któremu zakomunikowałem, że reprezentuję Ministerstwo Kultury i Sztuki. Chciałbym się zobaczyć z panem Hauptmanem. Poszedł zaraz na pierwsze piętro, to byliśmy w wielkim holu na dole, na pierwsze piętro. Powiedział, zaraz zawiadomię panią Hauptmanową i za chwilę zeszła pani w średnim wieku, bardzo przystojna, bardzo elegancka, która mi powiedziała, że mąż jest niezdrów, leży. Ja powiedziałem zaraz, że proszę od razu to przyjąć do wiadomości, że ja przyszedłem po to, żeby zapytać, co panu potrzeba, czy nie potrzeba panu opieki.
czy tutaj wszystko pan posiada, co potrzebne jest. Hauptmann powiedział mi, tak, tutaj starosta polski nawet też się opiekował, dowiadywał. Odpowiedziałem, że ja mam wszystko, bo tutaj mam zaprzyjaźnionych chłopów naokoło w Agnetendorfie. Oni mi dostarczają żywność. Na razie nikt mnie nie niepokoił, ale był zaniepokojony. Pokazałem mu wtedy dwa plakaty drukowane. Na jednym, że dom ten jest pod opieką Ministerstwa Kultury i Sztuki, a drugi, że dom ten nie podlega żadnym, nie podlega kwaterunkowi. Także to jego bardzo uspokoiło. Zapytał, czy ja bym chciał mieć może jego fotografię. Powiedziałem, że naturalnie, bardzo chętnie. I wtedy żona przyniosła fotografię. On drżącą ręką podpisał tutaj dedykację na tej fotografii. No i nasza rozmowa toczyła się dalej, jeszcze już zupełnie na atmosferze. Prosił mnie jeszcze raz, żebym mu przetłumaczył dokładnie ten napis drukowany. Przetłumaczyłem mu, zwłaszcza to, że willa nie podlega żadnym rekwizycjom. On w zakończeniu rozmowy mi powiedział, proszę pana, pan mi dał coś, co jest najważniejsze dzisiaj dla mnie. Pan mi dał spokój. Profesor Alina Kowalczykowa jest nie tylko wybitną badaczką literatury romantyzmu, ale również córką wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, profesora Stanisława Lorenca, który po II wojnie światowej zajmował się poszukiwaniem i odzyskiwaniem polskich dóbr kultury. Część z nich, wywieziona przez okupanta z Warszawy oraz innych polskich miast, zdeponowana została na terenie Dolnego Śląska, w tym Kotliny Jeleniogórskiej. W latach 1945-46 profesor Lorenc wielokrotnie przebywał na tych terenach, odnajdując cenne obrazy i inne dzieła sztuki. No bo w Jeleniej Górze ojciec zrobił takie miejsce, gdzie przechowywał wszystko, bo nie miał jak tego zabierać od razu do Warszawy. No tak. Więc tam był magazyn i tam przez kilka miesięcy stale coś przyważono. Profesor Lorenc współpracował z lokalną administracją, między innymi ze starostą jeleniogórskim Wojciechem Tabaką oraz jego sekretarzem Zdzisławem Straszakiem. Relacje, które między nimi wówczas powstały, okazały się trwalsze niż można było przypuszczać. Zasługi profesora Lorenca są nieocenione, także w kontekście ostatnich miesięcy życia Gerarda Hauptmana. Jak opowiada profesor Kowalczykowa, o czym powszechnie nie było wiadomym, profesor ogólnie Niemców nie lubił. Zresztą ojciec zresztą też mówił po wojnie zaraz, że wszystkich Niemców należałoby wybić. Ale Hauptmann nie był. Nie był Niemcem, tylko był twórcą. Tak. Wie pan, dla ojca. To dla niego nic nie znaczyło, tylko że był twórcą. Bo tak on mówił, wszystkich Niemców należy wybić. Ojciec? Po wojnie, tak? Nie pozwolił mnie uczyć się niemieckiego. No mówiłam, właśnie przez telefon. Moja babcia była nauczycielką niemieckiego. I ojciec nie pozwolił. Jak usłyszał, że ja się uczę, to kazał mi przerwać, bo nie znosił Niemców niczego. Ale co innego, jest twórca, jedyny. Profesor Alina Kowalczykowa wyświadczyła ogromną przysługę dla Muzeum Domu Noblisty Gerarda Hauptmana i udostępniła nie tylko na potrzeby tego projektu część przebogatego, bardzo wartościowego archiwum profesora Lorenca. Listy, notatki, odręczne zapiski, dokumenty, wycinki z prasy i zdjęcia to dla każdego muzealnika i badacza materiał nie do przecenienia. Ale wie pan, ale to jest tylko wyjazd, ale to nie jest wyjazd, bo to już jest, wie pan, on wyjeżdżał z tego Rudnika czy Prudnika. No tak. Ale tu się zatrzymywali. Ale momencik, ale jeszcze wie pan, tutaj muszą być w takim razie ważne rzeczy, ponieważ on tutaj... To są wszędzie, bo przecież tu są spisy, co on znalazł, gdzie. Nie, ale właśnie mnie głównie interesuje ten lipiec 45, kiedy on siedzi... W lipcu ojca już nie ma. Ojciec tam pojechał 25 maja, miał zezwolenie na wyjazd, 27 wyjechał. On z lipca przychodzi do Hauptmana. To był lipiec 45. Jeszcze początek tak, lipca. Jeszcze tak. I daje mu ten, wie pani, ten list żelazny, Ale list jest w innym miejscu tego. Irena Zawadzka, później Matczak, przyjechała do Jeleniej Góry zaraz po wojnie. Córkę i żonę ściągnął do miasta mistrz szewski Jan Zawadzki, który w czasie wojny został wywieziony na roboty do Hirschbergu. 21-letnia Irena przeczekała wojnę u wuja w Baden-Baden. Dzięki temu doskonale znała język niemiecki, pisała na maszynie, umiała stenotypować.
Więc gdy ojciec zaproponował staroście Tabace zatrudnienie córki, ten naprawdę się ucieszył, bo tacy ludzie byli na wagę złota. A pracy było sporo. Przez sekretariat starosty przewijało się mnóstwo ludzi. Irena snuła plany na przyszłość. Chciała zostać lekarzem, nieść pomoc innym. W Jeleniej Górze poznała miłość swojego życia. Podobnie jak ojciec Ireny, jej wybranek także był szewcem i także pochodził z Wielunia. Na ulicy Długiej w Jeleniej Górze Józef Matczak prowadził dobrze prosperujący zakład szewski. Irena i Józef pobrali się w październiku 1945 roku, a starosta Tabaka był świadkiem na tym ślubie. To znaczy, no, babcia opowiadała o tym, że była sekretarką tam w starostwie, że tam pracowała. Wiem, że mama babci chorowała bardzo ciężko. Jak jechali z Wielunia do Jeleniej Góry, tam później był planowany ślub z dziadkiem, to już był tak poważny stan prababci mojej, że postanowili przyspieszyć w ogóle ślub. Bodajże na urodzinach, tylko ja teraz nie wiem na których, że była właśnie jako delegacja ze starostwa, dostała książkę, taką nowelkę pisaną gotykiem i zdjęcie z autografem, z podziękowaniem. Coś wspominała o jakichś talonach na węgiel, że jak były, że właśnie załatwiała i talony na węgiel i nie wiem, czy na jedzenie też, bo ciężko tam było w tych czasach. Także myślę, że tam jakiś udział miała. Małgorzata Pawłowska, wnuczka Ireny Matczak, pamięta, że jej babcia zawsze życzliwa i uśmiechnięta chętnie pomagała ludziom. Przyznaje, że poznawanie rodzinnej historii coraz bardziej ją wciąga. Teraz to faktycznie dociera, bo tak jak dziecko, nawet jak, nie wiem, słuchając opowieści babci, no to tu, powiedzmy, wpadło jednym uchem, drugim wypadło, to się tak nie... Teraz żałuję, że właściwie bardziej się nie słuchało, bardziej się nie kodowało tego wszystkiego. Bo mówię, no teraz jest to dla mnie bardziej istotne niż było 20 lat temu, powiedzmy. Przypadek sprawił, że w 2000 roku, późno wieczorem, Irena Matczak natrafiła w telewizji Polonia na dokumentalny film Roberta Stando pod tytułem 7,5 tygodnia. Starsza pani wzruszyła się, przypomniały jej się pierwsze miesiące pracy w jeleniogórskim starostwie w 1945 roku i osobisty kontakt z Gerardem Hauptmannem. Zaraz więc usiadła do stołu i napisała do telewizji ten list. Chciałam nadmienić, że ja, może już ostatnia z żyjących jeszcze świadków, miałam możliwość poznania Gerarda Hauptmana i goszczenia w jego domu. Wiem, że nie wnoszę do tej historii nic nowego, ale czynię to z potrzeby serca, gdyż w czasie oglądania tego filmu ożyły we mnie wspomnienia i refleksje, i szczęśliwe, i tragiczne, które się ze sobą splatały i musiałam się nimi z kimś podzielić. W dniu 18 listopada 1945 roku, w dniu 83. urodzin Gerarda Hauptmana, wchodziłam w skład delegacji, która w dniu jego urodzin składała mu życzenia od gospodarza ziemi jeleniogórskiej, Wojciecha Tabaki, w postaci kosza kwiatów oraz wiktuałów, no, które w owym czasie było bardzo trudno. W skład delegacji wchodzili jeszcze sekretarz Zdzisław Straszak oraz kierownik kancelarii Stanisław Czepurkowski. Byliśmy podejmowani przez Gerarda Hauptmana i jego żonę śniadaniem oraz wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej gości, po czym udaliśmy się do pracowni na luźną rozmowę z pisarzem. Od Gerarda Hauptmana otrzymałam zdjęcie z imienną, ale dla mnie dedykacją, oraz książkę nowelę Die Hochzeit auf Buchenhorst, wydaną w roku 1933 przez Samuel Fischer Verlag Berlin, pisanej gotykiem, w pięknej obwolucie. Pamiątki po nim mam w wielkim poszanowaniu. Miałem okazję spotkać Gerharda Hauptmana w czasie wizyty, którą wraz ze starostą Wojciechem Tabaką złożyliśmy mu w Jagniątkowie, w jego domu. Pod koniec wizyty, kiedy dostrzegliśmy, że Hauptmann poczuł się zmęczony, starosta
ofiarował mu jedną butelkę wina, zapowiadając, że w najbliższym czasie przyśle całą skrzynię tego rocznika wina reńskiego bodajże, które Hauptmann bardzo chętnie pijał. Z faktem, że mój ojciec się z nim spotkał w 1945 roku, to ja już widziałem jako mały chłopak, no, w wieku tam kilku lat, bo o tym często się wspominało w naszym domu w Szklarskiej Porębie. I mój ojciec objął funkcję komendanta miasta, komendanta granicy i był również szefem, komendantem garnizonu, bo takie tam wtedy funkcje trzeba było objąć. Młody chłopak miał 29 lat, bo ludzie, którzy przyjeżdżali na te ziemie odzyskane, tak zwane, nie byli pewni jutra, bo propaganda bolszewicka robiła bardzo dużo, żeby wprowadzić chaos i niepokój wśród obywateli polskich, bo kiedy już w Jeleniej Górze też była polska władza, któregoś dnia starosta jeleniogórski, pan Wojciech Tabaka, spytał się, czy ojciec jako osoba, która zawiaduje tymi terenami, chciałaby pojechać z nim do niemieckiego pisarza, który mieszka tu w okolicy. Ojciec zobaczył na mapie, że to podlega też pod jego jurysdykcję. Powiedział, oczywiście będę tam. No i spotkali się w tym pięknym pałacyku. Przyjęła ich żona Gerharda Hauptmanna. Jak mój ojciec mi to opowiadał, bardzo niesympatyczna osoba, kiedy się dowiedziała, że to jest delegacja polska. Bo delegacje rosyjskie to ona traktowała inaczej, jednak czuła respekt. A przed delegacją polską okazuje się, że wiedziała, że nie musi. Była niesympatyczna. A sam Hauptmann, no to już był bardzo stary, sędziwy, schorowany człowiek, no, o dużej kulturze, który potrafił jednak zachować klasę i zachował się bardzo przyzwoicie, ale raczej odzywał się rzadko. Choroba pewnie go już też bardzo męczyła. A generalnie było to takie spotkanie typu gospodarskiego. Trzeba było tym ludziom pomóc, bo musimy mieć świadomość tego, że to były pierwsze dni po zakończeniu wojny. Nie było w sklepach, nie było nic, nie było żywności. Więc trzeba było im pomóc, a ponieważ sama świadomość tego, że jest to osoba wyjątkowa, no bo w końcu noblista, no wypadałoby jednak, żeby się zająć aprowizacją tych ludzi, w jaki sposób ich wesprzeć. A moja mama była, po pierwsze, była dziewczyną taty. Była dziewczyną taty jeszcze z czasów, kiedy poznali się w Łódzku i wybuchła wojna. I później już właściwie trzymali się razem. I razem przechodzili przez te kolejne etapy, w momencie również razem w obozie pracy w Hirschbergu byli. Po kilkakrotnych pobytach i wyjazdach do Hauptmanna, po jednym z takich właśnie tych, jak gdzieś wrócił, przywiózł zdjęcie i pokazał mi właśnie zdjęcie, które otrzymał od Hauptmanna z jego dedykacją, ale niestety nieczytelną, tylko można odczytać jego podpis tutaj. I wtedy odniosłam takie wrażenie, że między Hauptmannem i Cichem nawiązała się jakaś taka nić przyjaźni, sympatii, tym bardziej, że powiedział mi, że Hauptmann koniecznie chce poznać jego narzeczoną. Po prostu no, ojciec czuł się tam przydatny i rzeczywiście był przydatny, jak się w ostatecznym rozrachunku okazało. No chociażby fakt, że został desygnowany przez starostę Tabaki jako opiekun Hauptmanna. Tabaka był doskonale zorientowany
co się dzieje na jego terenie, no a brakowało człowieka, który by był po prostu człowiekiem, ojciec został człowiekiem do zadań specjalnych, został przydzielony jak gdyby urzędowo do opieki nad Hauptmannem, do udzielania mu wszystkich możliwych no, pomocy, przede wszystkim sprawy językowe w owym czasie i też no, nie były chyba to zbyt bezpieczne czasy, bo i wojska rosyjskie, które były na tym terenie i różne bandy, więc sprawa bezpieczeństwa, aprowizacji, po prostu towarzystwa też, no bo ci ludzie byli tam odcięci od wszystkiego. Zaczęło się na zasadzie polecenia, a skończyło takimi przyjacielskimi, można powiedzieć paraprzyjacielskimi stosunkami, no bo to był Herstraszak, który zawsze był do dyspozycji. I 3 listopada 1945 roku pojechaliśmy po raz drugi do państwa Hauptmannów. Wtedy przywitała nas już pani Hauptmannowa, bardzo przyjemna, pani taka elegancka, zgrabna. Jak pamiętam, w takiej ładnej sukni, długiej do kostek, z pięknym sznurem pereł i jasnych pantofelkach. Zaprosiła nas do saloniku, gdzie się był już Hauptmann, no, po przywitaniu. Naturalnie zasiedliśmy do tego, do kawki. Pielęgniarz Metzger przyniósł ten. Pani Hauptmann nalewała do takich malutkich filiżaneczek. I właśnie myśmy sobie popijali tą kawkę, no i rozpoczęła się rozmowa. Właściwie toczyła się na nasz temat. Co będziemy robili, jak będziemy, gdzie. Zapowiedziałam jej, że studiowałam w Lwowie, teraz będę w Warszawie, że przyjęta jestem na 3 rok, a dziś na Politechnikę. No, strasznie żałowali, że wyjeżdżamy, że tracą przyjaciół, że tego. No, myśmy obiecali, że na pewno nie, będziemy w dalszym ciągu o nich pamiętać i nigdy nie, nic między nami, nasza znajomość nie będzie przerwana. I właśnie wtedy na pożegnanie naszej tej wizyty dostałam na pamiątkę od niego książkę 3 listopada 1945 roku. Je reicher ein Geist geworden ist, umso größer ist die Freude am Wissen. Für die Studentin Fräulein Tamara Gerhard Haupta. Im bogatszy jest duch, tym większa radość jest z wiedzy. Dla studentki panny Tamary. Data 3 listopada 1945 roku. Opowieści jej męża mówią o tym, że mąż po prostu zaczął darzyć go czymś więcej niż dobrą sympatią, tylko on jak gdyby poczuł potrzebę pomocy staremu człowiekowi. Zdzisław Straszak. Zdzisław Straszak, tak. Asystent starosty Tabaki. I to było już coś bardzo wielkiego, dlatego że to jest człowiek, który w tym momencie zaczyna mówić językiem kompletnie niezrozumiałym dla obecnie żyjących. To jest 1946 rok. To powiadam, Churchill ogłasza w tym roku żelazną kurtynę, prawda? Mamy tutaj ten pogrom Żydów. To jest czasy powojenne. Jest jeszcze jest ruch oporu. Tu jeszcze policja, milicja, wszystko chodzą w tych samych mundurach. Nie wiadomo, czy z służby więziennej, czy z Urzędu Bezpieczeństwa, wszystko chodzi w rogatywkach. To glajszajtowanie mundurów ma kolosalne znaczenie, będzie miało w przyszłości. I tutaj człowiek zaczyna mówić, że stary Niemiec, wcale nieznany z jakiejś specjalnej sympatii, on potrzebuje pomocy młodego człowieka, który za moment będzie studentem Politechniki, a na razie jest asystentem Tabaki. W każdym razie tu się zaczynają pewne rzeczy zazębiać, które prowadzą niechybnie do jednej rzeczy, że to nie jest przymus, tylko to jest jakaś rzeczywista więź zrobiona wbrew obowiązującym zasadom w 1946 roku. W 1946 roku są publiczne egzekucje,
1946 roku, to jest pamięć o 1945, kiedy egzekucje to należały do rytuału codziennego życia. Głód, poniżenie, wściekłość Niemców, ich jakieś różne nastroje i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle jakieś czysto ludzkie odczucie, no trzeba staruszkowi pomóc, no. Znakomitą część swojej pracy naukowej, germanisty i wykładowcy akademickiego poświęcił profesor Krzysztof Kuczyński twórczości i bibliografii Karla i Gerarda Hauptmannów. O niemieckim nobliście mieszkającym w Karkonoszach usłyszał po raz pierwszy jako kilkunastoletni chłopak, gdy z rodzicami odwiedził swoją matkę chrzestną, Ludwikę Tabakową. Moje kontakty z panem starostą, bo tak zwykle się do końca jego dni zwracaliśmy wszyscy do niego, były z racji mojego wówczas bardzo młodziutkiego wieku nikłe dosyć. Jak powiedziałem, urodziłem się w 1948 roku. Rodzina mieszkała w Jeleniej Górze tutaj tylko do 1948 roku. No ale ojciec w tym czasie 45-48 tutaj troszkę działał. Był takim, jak wspomniałem, z krwi i kości działaczem społecznym, był profesorem historii. No i wykorzystywał znajomość swoją wiedzę, swoją znajomość tutaj terenu, ludzi. No i dzięki temu, że no, był dosyć znaną osobą w Jeleniej Górze, wówczas to było, jak wiecie, panie, bardzo silne środowisko kulturalne, literackie. No tutaj znał między innymi pana starostę Wojciecha Tabakę. No ja urodziłem się w kwietniu 1948 roku i pani starościna, pani Ludwika zgodziła się być moją chrzestną. No niestety, jak wspomniałem, później dzieje rodziny tak się potoczyły, że mieszkaliśmy w Wrocławiu, ale oczywiście znajomość z panią starościną, z panem starostą Tabaką pozostała. I w pamięci mam bardzo miłe, ciekawe, trochę dłuższe spotkanie. W roku 65 miałem już sprecyzowane plany moje na najbliższą przyszłość. Kończyłem szkołę średnią i miałem studiować germanistykę, co też wkrótce się stało, ale już miałem te pewne zainteresowania sprawami niemieckimi. Nazwisko Hauptmanna znałem, szczerze mówiąc, dużo więcej o nim nie wiedziałem, ale już było mi wiadome, że to był, prawda, tuz literatury niemieckiej, noblista, i właśnie w 65 roku, kiedy tutaj byłem na Śląsku i raz czy drugi odwiedziłem z moją mamą właśnie pana starostę, panią starościnę, i jedno z pytań było: panie starosto, czy mógłby pan troszeczkę poopowiadać o swoich kontaktach z Gerardem Hauptmannem? Opowiadał między innymi bardzo ciekawą rzecz, może troszkę mniej znaną, chętnie o tym powiem. Mianowicie, jak wiemy, 6 czerwca 1946 roku Hauptmann po krótkiej chorobie umiera. No, śmierć wybitnego pisarza, najbardziej znanego Niemca tutaj na Śląsku, oczywiście nie mogła pozostać bez echa. Zgromadzi się duża liczba osób, również oficjele przyjeżdżają z Warszawy, z Wrocławia, miejscowi notable z Jeleniej Góry, a brak okazuje się pana starosty Tabaki. On był, jak mówię, tutaj najważniejszą osobą wówczas w 1946 roku. Był właśnie starostą Jeleniej Góry. No i się pytam: panie starosta, czemu pana nie było? On mówi: wie pan, to była taka ogromnie trudna sytuacja. To była jeszcze taka dwuwładza polsko-radziecka. Przychodziły różne dyrektywy z Wrocławia, różne dyrektywy, czasem zupełnie odmienne z Warszawy, z różnych ministerstw. Wtedy było na przykład Ministerstwo Ziem Odzyskanych, różne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojskowych, więc mówię, różne na moje ręce jako starosty przychodziły różne telegramy. Ja po prostu nie wiedziałem, jak się zachować. Czy Hauptmanna z wielkimi honorami pochować. Zresztą pochówek nastąpił wiele tygodni później w Niemczech, a więc nazwijmy te uroczystości żałobne. Czy to ma być z wielkimi honorami, czy no po prostu na nieco mniejszym poziomie. Nie wiedziałem. I wybrałem po dłuższej rozterce no takie wyjście, nazwijmy to dyplomatyczne, jak powiedział pan starosta. No postanowiłem zachorować, w cudzysłowie.
ale jak mówię, to był w moim odczuciu bardzo rzetelny, sprawiedliwy i uczciwy człowiek. Wśród Polaków, którzy nieśli pomoc Gerhardowi Hauptmannowi, był też porucznik Henryk Bany. Co prawda nie poznał on osobiście samego pisarza, ale miał swój i to ogromny udział w ostatniej drodze noblisty. Henryk Bany był bowiem dowódcą eskorty konwoju, którego zadaniem było zabezpieczenie transportu trumny z ciałem zmarłego 7,5 tygodnia wcześniej Gerharda Hauptmanna oraz wyjeżdżających do Niemiec wdowy Margarety Hauptmann i grupy towarzyszącej jej osób. Młody porucznik wywiązał się ze swojego zadania bardzo dobrze, co podkreślała w listach do niego Margareta Hauptmann, składając mu serdeczne podziękowania. Listy od Margarety oraz inne cenne dokumenty przez kilkadziesiąt lat były schowane w domu w teczce Henryka Banego. I dopiero kilka lat po jego śmierci w 2003 roku jego syn Janusz Bany przekazał te dokumenty Muzeum Noblisty w Jagniątkowie. Ja spotkałem się z wierszem Hauptmanna i jego autoportretem już w paru miejscach, ale po raz pierwszy, wie pan, widzę drugą stronę tej kartki z takim wpisem. To jest Margareta Hauptmann w specjalnym pociągu, już na stacji w Tuplicach. Dziękuję panu porucznikowi Bany z wielką wdzięcznością, no chyba za wszystko, czego dokonał. I to jest od 17 do 21, gdzie 21 jest datowany w Sonderzugu, a więc w tym pociągu specjalnym, a 17 w Agnetendorfie, czyli w Jagniątkowie naszym dzisiejszym, gdy tato zjawia się tam po raz pierwszy. No wie pan, tak... Nie każdy otrzyma. Ja pierwszy raz się spotykam. Myślę, że na tyle ojciec się zaangażował w transporcie jako ten, który no, musiał dopilnować wszystkiego, no bo w końcu był dowódcą całej tej drużyny i no, musiał spełnić swoją rolę jak najlepiej, skoro dostał takie podziękowania od pani Margarety Hauptmann. A czy ojciec mówił, jaki był jego stosunek w ogóle do Niemców już po wojnie, bo przecież jest 46 rok, jest... Znaczy, no nie rozmawialiśmy nigdy szczególnie na te tematy, ale wydaje mi się, że nie czuł jakiejś wrogości wobec Niemców, skoro tą pracę wykonał